Kolejny podcast Lidla i kolejny, mam nadzieję, dobry, a przy okazji smaczny temat. Dziś uruchomimy mocno zmysły. Będziemy podróżować, ale podróżować ze smakiem. Mam nadzieję, że na powrót przywrócimy mm, pielęgnację tego wspaniałego trendu, czyli turystykę kulinarną. Rozwiniemy do granic możliwości. Dlatego moim gościem jest dzisiaj jedna z najbardziej znanych blogerek podróżniczych, także podcasterek i fotografek, Kasia Ciejka z Travelicious. Tak, dokładnie. Ładnie to wymieniłem? Bardzo ładnie. E, Kasiu, Polska to fajne miejsce do podróżowania, zanim przejdziemy do dalszych tematów. Tak jednym zdaniem jakbyś mogła powiedzieć, czy tak jest, czy nie? Tak, bardzo. Okej, okay, poczekaj. To jednym zdaniem dlaczego? Jednym zdaniem. Jednym zdaniem. Bo jest nieodkryta. Okej. Okay. I tego się trzymajmy. I to jest troszkę zbieżne z tym, o czym chyba będziemy dzisiaj mówić. Jeżeli macie inne zdanie, to dajcie... Znać, ale ja zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, chciałbym wypełnić kącik newsowy, bo mam przed sobą bardzo pozytywne dane zrealizowane na zlecenie polskiej organizacji turystycznej. I według tego badania okazuje się, że w tamtym roku co piąty Polak wskazywał, że planuje krajowy wyjazd na długi weekend majowy. Czy też majówkowe. I aż 48% ankietowanych wymieniło wypoczynek i rekreację jako główną motywację podróży. I co ciekawe, dla 45 respondentów przy wyborze miejsca liczy się jego atmosfera, co mnie trochę martwi, w kontekście też tego, o czym chciałbym zagadać, mianowicie podróży kulinarnych, turystyki kulinarnej. To może zweryfikujmy te badania. Czy te 45 respondentów, które decydują o wyborze miejsca, patrząc przez, jego, przez pryzmat jego klimatu, się myli? Czy ta kuchnia jest aż tak mało ważna? No nie uważam, żeby była mało ważna, ale uważam, że Polska ma bardzo dużo do zaoferowania i w kontekście kulinarnym, i w kontekście nietypowych miejsc mhm. ogólnie. I to się często łączy. bo I tutaj na przykład warto wymienić Warmię która jest, ja w ogóle uważam, że Warmia, to jest polska prowancja. Tak, uwielbiam. No totalnie, ja w ogóle jak pierwszy raz pojechałam na Warmię, to oszalałam, bo wiesz, no lawendowe wzgórza. Nagle to wszystko, ale oni też z tego robią od razu, wszystko tak wyciskają, ile się da. Że nie tylko to pachnie lawendą, ale masz też jakieś olejki lawendowe, lawendę w kuchni, lawendę w tych miejscach. Wiesz, obok zaraz tutaj jest leśny spa, ten Camp Spa, czyli mhm. możesz po prostu, wiesz, kąpać się. W... I mogli to zrobić normalnie, na zasadzie po prostu postawić wannę w lesie, ale nie, oni jakieś ścieżki, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. No genialne A jest kąpiele to. Kąpiele wsianie są, bo to jest taka moda ostatnio. Nie to wiem, w czy Austrii, słyszy... kąpiele nie, w ja w Polsce. To ja I... nie. Tylko jak zwykle, nie pamiętam gdzie oczywiście, no bo już to jest kwestia wieku. Ale kąpiele w wsianie, uh -huh. a do tego stopnia te kąpiele w wsianie są tak atrakcyjne, że później przenosi się to yy, nie tylko na, 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 na pole takie naturalne, natury. Uh -huh ale że jest, no tak jakbyś wchodziła do spa w eleganckim no, 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 no. hotelu. Ojejku, to wiem, gdzie są te kąpiele no, w sianie. Tylko, że masz to łóżka jest, wypełnione sianem To jest w Nałęczowie, się... jest takie miejsce. Ono jest takie właśnie eko i tak dalej. Oni nawet mają taki basen, który nie jest basenem, tylko jest takim stawem naturalnym. Ale wypełniony sianem czy wodą? Nie, on jest wypełniony wodą, ale mają właśnie takie łóżko do tego, właśnie do tego, do tego masażu z siana i ono niby relaksuje u nie? No dobra, ale to pewnie, bo to nie jest to miejsce, o którym tylko ja to myślę. nie jest takie siano, które wiesz. To jakie? nie jest takie siano z Ale chłopów, jakie? tylko to jest takie siano, że A masz, jak... wiesz, tam, To jest takie jakie siano z siano To chłop? jest takie siano, w... no takie wiesz, no bo te kąpiele... To, to jest chłop? To, Tak, że to chodzi o to, że. Mówisz do, do prawdziwego chłopa. Ja się na wsi wychowałem, ja boso po głównie o, wiem biegałem. Wiem z czego no. wiem z czego to nie jest, z znachora, bo teraz jest znachore z, z takim, no takim wiesz. Idylu. Czym się różni siano nie z chłopów od siana z chłopów? Tak, no bo właśnie jest siano ze znachora czy z chłopów to jest takie siano, że wchodzisz, do, wchodzisz po prostu do obory i się w, w sianie. i nie o takie ja, ja, ja spa spa w sianie nam ma, chodzi. Że my tego nie rejestrujemy, bo wydaje mi się, że mam dziwną minę teraz. Ja... <grym> A to Roz... siano, które ty mówisz, taką pielę w sianie, to jest takie siano, że masz taki wiesz, pokój spa, wszystko jest takie o boże, jak będzie po prostu zaraz relaksująco i jest po prostu to siano w takim łóżku i się na tym kładziesz, no właśnie tak to wygląda w Austrii, tak to wygląda w tym miejscu. I to jest to. <grym> Ale widzisz, to jest to, o czym mówiłem, że ty w wielu miejscach byłaś. Tak. I ja się trochę boję, bo ty naprawdę odwiedziłaś dużo więcej miejsc, mam oh. wrażenie, niż ja. Ty to liczysz w ogóle? Ty to ty jakoś weryfikujesz? statystykę jakąś prowadzisz? Nie, nie. nie? Wiesz? Nie, nie. A nie. co cię pociąga? Powiedz, co jest magnesem, który sprawia, że w dane miejsce chcesz pojechać? Czy ty robisz sobie marker na mapie i jedziesz? Mhm. Czy to jest polecenie znajomych? Jak się odbywa wybór destynacji. Wiesz co, to skupię się na Polsce, no bo o Polsce dzisiaj tak. rozmawiamy. Y, bardzo mnie pociąga to, że w Polsce powstają ciągle te nietypowe miejsca, typu, nie wiem, na przykład kwaśne jabłko, które produkuje swój własny cytr, albo jakieś domki w drzewach, albo nawet przeczytam o jakimś, wiesz, super niesamowitym miejscu i taką mam potrzebę pojechania tam, zobaczenia tego i też pokazania innym, że w Polsce też takie miejsca niesamowite są. I co mhm. więcej, te miejsca bardzo często są wyróżniające się w ogóle na tle, wiesz, światowych miejsc, mhm. do których możemy jeździć, że Polska na Naprawdę ma kilka, no kilka fenomenalnych, fenomenalnych, naprawdę takich wyróżniających się na, na światowej w ogóle arenie, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi A o... Mogłabyś ma... podać jakiś przykład, bo wspomniałaś Jasne. o... Bo ja ci mówiłem o tych domkach na drzewie. To jest oczywiście coś dzisiaj no, normalnego. Tak, ale te domki... To tak. był Karpacz. Tak, to to są w Karpaczu, wiesz co, teraz powstaje bardzo dużo ogólnie domków na drzewach, ale takie pierwsze, pierwsze to były domki na drzewie w Nałęczowie. Mhm. I to była taka para, która założyła te domki już 10 lat temu i oni taką technologią to zbudowali. Że na takich. To są takie łańcuchy, yy, i to, to jest naprawdę na drzewach, i do tego to jest nad węwozem lesowym, więc wiesz, masz praktycznie no, 100 metrów w dół z tego drzewka, z drzewa i rzeczywiście w koronach drzew śpisz. I to mhm. jest no, fenomenalne w ogóle doświadczenie. No bo jak gdyby główną ideą takiego wypoczynku jest mhm. yy, relaks, tak, wydaje mi się. Absolutnie. Relaks, ale jednoznacznie połączony chyba z kuchnią, no bo ta kuchnia też dostarcza przyjemności. A nam chodzi o przyjemność. Jedziemy tam po to, żeby się wyciszyć. Mm -hmm. Tak. I ty masz takie smaki, które pamiętasz do dzisiaj, jeśli chodzi o podróże po Polsce, no bo o, Wie... tym, tak. o tym też dzisiaj rozmawiamy, że chciałabyś tam wrócić natychmiast? No, dla mnie to podhale. Ja po prostu uwielbiam, w ogóle ja lubię Już polską. Już się ucieszyłem, że powiesz po Dlasie, moją podhale. Dobra. Ja Podhale bardziej. Rzeczywiście, ja, ja ogólnie lubię polską kuchnię, a Podhale i oscypki, wiesz, muskole, jakaś kwaśnica. W ogóle takie smaki podhala. Kocham, kocham. Mhm. Ale wchodzisz do kuchni, wchodzisz do tych kobitek, wchodzisz do facetów, zaglądasz im w spiżarkę, co oni tam mają, odkrywają jakąś butelcynę z napitkiem. Wiesz co, i to jest właśnie fajne w tym podróżowaniu takim, jak ja lubię podróżować po Polsce, że mo może nie wchodzę, ale bardzo często jest tak, że poznaję ludzi, rzeczywiście, bo ci te osoby, które prowadzą te kreatywne biznesy, takie wiesz, tak jak na Warmii to jest, to w momencie, kiedy poznajesz te osoby, to możesz się zapytać, a co jeszcze polecasz? I nagle oni cię tam zabierają, oni się zabierają. Pracują, prawda? Tak oni się przyjaźnią tak, tak. i wiesz oni zabierają ci do kuchni jakąś właśnie na leweczkę jakieś coś pokazują jakieś dżemiki jakieś babci do babci jakiejś wiesz która ma nie wiadomo co tam ukrytego która z pokolenia na pokolenie coś robi no to to jest niesamowite że może to nie jest tak że bo ja też lubię takie polecać rzeczy które ktoś może odtworzyć Wiesz, że na przykład miejsca, które ktoś może pojechać, zamówić to samo i mieć takie same doświadczenie, bo często takie na przykład, to jest profit ogólnie naszej pracy, że właśnie my możemy gdzieś do kuchni wejść, gdzieś coś, no nie każdy może, więc ja lubię znaleźć takie i polecić takie miejsca, że rzeczywiście ktoś może pojechać i to odtworzyć i to jest super. Nie mając specjalnego glejtu, że, mając. Prawda, że, że ja tutaj jestem, tak. będę robiła materiał, tak, tak. ale właśnie. O tym wątku powinniśmy wspomnieć, ponieważ, drodzy słuchacze, nie znacie Kasi. Jej nie poznacie. Ja już teraz poznam, jak przyjdzie kiedyś weryfikować moją restaurację, to już będę wiedział, że wszystkich na baczność, ale nie każdy ma tak dobrze, bo nie umieszczasz zdjęć swojej twarzy. Nie, nie umieszczam. Wyjaśnij, dlaczego? Nie umieszczam to tak się zaczęło w ogóle, tak się zaczęła moja przygoda ogólnie z Blogowaniem i tak dalej, że chciałam zawsze oceniać hotela. Znaczy, generalnie chciałam w hotelach zajmować się hotelami, mm -hmm. i od tego się w ogóle zaczęło. No i mm, jednak wtedy zauważyłam na początku, jak mój blog szybko zaczął się robić popularny, że jak się jeździ, yy, i nie jest się anonimowym, to nie do końca to jest to samo doświadczenie, które się ma, jak się jest osobą anonimową, wiesz? I, no i totalnie, i stwierdziłam, że może nie będę pokazywać tej twarzy? Przecież fajne są też takie zdjęcia od tyłu, wiesz? Wtedy jeszcze były tylko blogi, nie było Instagrama, nie, trzeba było, nie było tematu w ogóle, że ja też robię zdjęcia, jestem fotografką, więc to ja robię zdjęcia, a nie ktoś mi. Mhm. Więc idealnie się złożyło. A potem to w ogóle tak z tego się zrobił też fajne, jakby. Z tego się zrobiło coś fajnego, bo, 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 bo to było tajemnicze, to było coś ciekawego dla ludzi, a dla mnie to było coś, co sprawiało, że ludzie byli bardziej ciekawi, ciekawi moich treści niż tego, jak ja, jak, mhm. co ja, co u mnie, co wiesz. Mhm. I to jest fajne. Ja to bardzo cenię, bo po prostu liczy się ta wartość merytoryczna. Jest... Znakomicie, a my dzisiaj sobie też zrobimy zdjęcie, kochani, więc jak będziecie bardzo czujni, to e, prawdopodobnie możecie to zdjęcie sobie później odtworzyć i na tym zdjęciu, a nie będę mówił. Czy będzie twarz Kasi, czy też nie? E, powiedz, jak to się u ciebie zaczęło? Mhm. E, pracowałaś w korporacji, miałaś dobrze płatną pracę, miałaś mnóstwo znajomych, mnóstwo roboty, stresu i chciałaś odpocząć, czy chciałaś co? Nie, nie, wiesz co? Znaczy, moja stres taka pół, na pół typowa, bo ja pracowałam w agencji reklamowej mhm. e, jako copywriterka i zajmowałam się szutami reklamowymi. No, normalnie, mhm. wiesz. E, i to była bardzo fajna praca. Nie Kochałam... mylić z szotami. Nie mylić z szotami. To była bardzo fajna praca. Rzeczywiście, bardzo, przede wszystkim ludzie. Ludzie w tej pracy genialnie. Więc fajnie. No ale mieliśmy taką okazję z moim mężem, że mogliśmy po prostu zacząć podróżować po świecie, bo on dostał taką super propozycję pracy, że pracował po prostu zdalnie, a my mogliśmy podróżować. Yhm. No i tak się tak naprawdę to zaczęło, że ja się zwolniłam, zaczęliśmy podróżować. Łatwo było na początku? Trudno? Wiesz co, od razu było łatwo, Nie powiem po prostu wprost, Śmiało. od razu było łatwo, dlatego że ja mając to zaplecze, po pierwsze dziennikarskie, po drugie copywriterskie, po trzecie fotograficzne, po prostu... A to wszystko skupiało się w reklamie, bo o to chodzi, w prowadzeniu bloga? Tak, tak, wiesz, no nie było mi nigdy trudno, plus od razu jakoś to tak chwyciło, bo wiesz, moje pierwsze posy to były nietypowe miejsca na Warmii na przykład, albo nietypowe miejsca w górach. Ja zawsze, mnie to kręciło. Ja się chciałam tym dzielić z moimi przyjaciółmi i myślałam, że będę się dzielić tylko z przyjaciółmi. A te nietypowe miejsca, no po prostu tak szybko to poszło, nie wiem, Glendoria, no pewnie wiesz, tak, nawet na tak. Warmii, tak? E, nawet właśnie wtedy Camp Spa jeszcze Natalia prowadziła i tak dalej, no... To bardzo szybko poszło. No i w sumie tak do dzisiaj to, to trwa. Ja muszę od razu zaznaczyć, że będę tutaj prywatę swego rodzaju uprawiał, bowiem chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich również swoich ziomków z Mazur, nie tylko z Warmii. A, no a tak. też, Bo się na bank e, poobrażają, <laughs> więc tak, wy też tam jesteście. Warmia i Mazury, cudowna, naturalna kraina, którą bez wątpienia e, kocham. E, powiedziałaś o niezwykłych miejscach. Tak, tak. Nie, czy te niezwykłe miejsca... Mhm. Są atrakcyjne dla gości z zagranicy, czy tylko dla nas? A może odwrotnie? Już pytam w kontekście ich atrakcyjności. Mówiłaś, że mamy miejsca, które na tej mapie światowej wybijają się swoim designem, pomysłem, ideą tak, powstawania. Tak. Czy one są nadal atrakcyjne? Czy my jesteśmy w stanie, tymi niezwykłymi, naturalistycznymi, bardzo często? Bo to jest chyba trend główny dzisiaj, mhm. że idziemy bardzo mocno w naturę, tak. przy okazji tę naturę chroniąc to trzeba zaznaczyć. Ale czy ten naturalistyczny charakter wypoczynku jest atrakcyjny dla gości z zagranicy? Tym samym chciałbym skorzystać z Twojego doświadczenia. No podróżujesz też po świecie i pokazujesz mm. wspaniałe miejsca. Jak czujesz, czy Bardzo. ci ludzie z zagranicy chcieliby tu przyjechać i wykąpać się w sianie, w Bardzo. basenie wypełnionym sianem, zanurkować, złapać w nos drzakoniczynkę niechcący, a może jakiegoś wyschniętego robaczka, czyli im to sprawia przyjemność, tak jak mi. Myślę, że tak jak tobie nie, bo nikomu pewnie nie sprawia to takiej przyjemności. Ale wiesz co, wydaje mi się, że bardzo. Bo Polska ma tak strasznie dużo do zaoferowania, bo mamy właśnie te dwie rzeczy do zaoferowania. Mamy do zaoferowania właśnie te naturalne miejsca, typu w Bieszczadach, jakieś takie wiesz, domki, gdzie możesz sobie po prostu zjeść coś regionalnego, pampuchy, czy placka z jagodami. To te placki z jagodami w Bieszczadach, genialne. Czy wiesz, pochodzić po połoninach, więc masz te miejsca. A z drugiej strony te miejsca, które się wyróżniają designem, na przykład właśnie hotelem przed Galery 69, który należy do takiej sieci Design Hotels, mm -hmm. tak? Czy na przykład No Name, czy N Hotel. No, jest dużo teraz takich miejsc. No, to tu masz z drugiej strony taki design na poziomie światowym. Tak. A jednak te ceny są atrakcyjniejsze. Więc na przykład na północy Polski, Sopot, Hel, Zachodnia, zachodniopomorskie. Ale tu, zachodniopomorskie też, tak. To taj, oni w ogóle, to, w ogóle na przykład Świnoujście, tam jest też świetne są hotele w tym momencie. Oni totalnie celują w gościa niemieckiego mhm. i świetnie na tym wychodzą. Zdecydowanie. Więc... Mnóstwo gości z Niemiec przyjeżdża tam, Bardzo. żeby wypocząć. I to, co powiedziałaś w kontekście atrakcyjności, też ceny. Ciebie rajcują bardziej. Mhm. E... Słonka i las, czy też y, designerski hotel? Wiesz co? Ja lubię coś pomiędzy. że mnie, Ja lubię, jak się mnie zaskoczy. Mhm. Czyli na zasadzie duży hotel, nuda. E, znowu taka chata. A duży, w której... ładny hotel? Też chyba nuda. Okay. Natomiast, ale dla mnie, jak coś jest takiego, bo wiesz, właśnie ja się tym też zajmuję, więc na przykład, jak są hotele. Nie wiem, takie na przykład, są takie różnorodne na świecie, które odwiedzałam, wiesz, jakieś takie są pokazy filmowe gdzieś na dachu, coś ktoś wymyśli, takiego coś innego choć trochę, to ja już uwielbiam. I w Polsce takie miejsca mamy, właśnie takie podkręcone, czyli takie właśnie bardziej pensjonaty z klimatem, gdzieś gdzie, wiesz, jakiś pomysł na to, gdzie mm. jest, nie? I totalnie, no. Kochana, to teraz przejdźmy trochę do kuchni. Dobrze. Bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali w kontekście tych podróży o, o turystyce kulinarnej, którą staram się od kilku lat promować i pokazywać, że to jest naprawdę doskonały pomysł mhm. na spędzenie wolnego czasu. Absolutnie. Bo z jednej strony możemy pozwiedzać, a z drugiej strony możemy też doświadczyć, bo to, to, to doświadczenia, te emocje, budowanie emocji to chyba jest najważniejsze. Trzy okazje. E, przypominam te słowa, tę sentencję bardzo często. Mój kolega kiedyś y, tą sentencję uknął, mianowicie. Y, Każdego dnia każdy z nas, jak jedzie w dane miejsce w Polsce czy na świecie, musi zrobić co najmniej cztery rzeczy. Gdzieś się przespać, stąd też ta chata albo hotel, mhm. e, siano albo, albo wygodne łóżko z materacem i prześcieradłem. E, chociaż polecam bez prześcieradła siano. Świetne przeżycia. Ale wracając do meritum, cztery rzeczy. Jedna z tych rzeczy to gdzieś się przespać, i obowiązkowo zjeść śniadanie, obiad, kolację przy normalnym, racjonalnym żywieniu. Czyli trzy okazje, minimum, tak. do tego, żeby się jak najlepiej y, zaprezentować. Ta kuchnia, te regionalne. Kulinarne szlaki to jest coś, co też przyciągnąć może gościa zagranicznego, co może zrobić na nim wrażenie? No absolutnie. No przecież Nowy Jork oszalał, wiesz, na punkcie pierogów, czy mm -hmm. generalnie. No to jest totalnie to, co, że jak zapytasz się, się zagranicznych gości, co kochają w Polsce, co wiedzą o Polsce, no to Jan Paweł II, pierogi i Wałęsa, nie? Więc jakby totalnie tak. Ja uważam, że... A żurek? Żurek to jest polski ramen dla to, mnie. To... No Jakże mówisz? Żur... Polski ramen. Naprawdę? No bo ja, w ogóle ja jestem z południa i u nas żurek to jest religia. U mhm. nas się żurek robi, wiesz, się gotuje godzinami na grzybach, potem się dodaje, dodaje się żurku i się go w ogóle podaje z białym serem. Tak zalewa się biały ser żurkiem. Mhm. I to jest, to jest ramen. To jest totalnie... Tak, tak umami tam jest dużo. No, Nic kieniany. z ramenu w żurku, ale jak ramen. Je... Ale rzeczywiście Jeszc umami, umami, umami <laughs> smak zgadza się. E, no. Zastanawiam się tylko, na ile my jesteśmy gotowi już dzisiaj, by też... Przepraszam, będę. Hasłami, które dla nas wszystkich są już normalne, no bo nie wiem, gęś łódzka, karp milicki, jabłka grujeckie, czyli tak. produkty, które w Lidlu no, mamy w, chociażby w kontekście akcji regionalne, e, szlaki, to wszystko już dzisiaj my wiemy na ile my jesteśmy w stanie wypromować swoją kuchnię, wypromować swój region, wypromować miejsce przez pryzmat produktu, twoim zdaniem. No, myślę, no bo że... design mamy, powiedzieliśmy mm -hmm. o tym. Mamy świetnie wypracowane pomysły na miejsce. No. Znaczy, no, na przykład jest taki przykład Tajlandii, która uprawiała bardzo długi czas białą dyplomację w taki sposób, że na przykład, bo my teraz wszyscy wiemy, co to jest pad thai, tak? Tak. No a to było tak, że Tajlandia wyłożyła bardzo dużo pieniędzy, żebyśmy wiedzieli, co to jest pad thai, i aby powstawały na całym świecie restauracje tajskie, więc to nie było tak, że są restauracje tajskie i ta Taje. to po prostu była biała dyplomacja, to była po prostu, to była skuteczna strategia tajska na promowanie turystyki. Potem wszyscy chcieli przyjeżdżać do Tajlandii, żeby posmakować tego Pad jakby u źródeł. Więc uważam, że my, no ja bym za oscypkiem jechała daleko, powiem szczerze. Oscypek, wiesz, pierogi, nie wiem, jakieś właśnie moskole, pampuchy, w ogóle no jakieś, ostatnio też jadłam placki ziemniaczane, z kiszonej kapusty. Albo nawet fenomen rozkosznego, który wiesz, jakby robi te książki, i w Stanach, i one przecież. Oj, że one są numer jeden w New York Timesie, tak? Mm -hmm. I one są o polskiej kuchni. Więc uważam, że uważam, że polska kuchnia to jest nasz skarb taki dyplomatyczny. To bardzo ładne. Zresztą dyplomacja kulinarna to chyba też jeden z elementów, tak. który od zawsze, analizując historię, towarzyszył e, wielkim władcom, tak. czy, czy w ogóle w rozstrzyganiu sporów. Bo te wszystkie spory albo się zaczynały, albo kończyły przy stole. Stół to był bardzo ważny element w, w każdym domu, w każdej gospodzie, w każdym pałacu. I zawsze ważne rozmowy kończyły się albo dobrą strawą, albo dobrą biesiadą, która potrafiła trwać, żeby przywołać chociażby obiady czwartkowe e, króla Stasia. Kilka dni. Tak, Więc... ale jest też świetna książka właśnie, jak nakarmić dyktatora. O, o właśnie kucharzach dyktatorów słynnych. Y -y. No, ale dyktatura kulinarna, wiesz, ja to zawsze mówię. To jest jedyna słuszna dyktatura w tym, na tym świecie. Bardzo bezpieczna i bardzo przyjemna. Więc jeżeli ktoś ma uprawiać dyktaturę, to niech uprawia dyktaturę kulinarną, czyli serwuje to, co chce. A jeżeli mogę Ciebie zapytać, Proszę. jeżeli miałbyś właśnie promować Polskę jakimś daniem, to jakim? No i się zmieniliśmy miejscami. No bo bardzo mnie to ciekawi. Ty e, jednak w tym siedzisz, więc... Ja nawet przy tym stoję. I się to śni, to jest drama. Gotowanie non-stop. Ja się nad tym wielokrotnie zastanawiałem i próbowałem być... Wiesz, to są różne etapy. Teraz, drodzy słuchacze, będzie krótki wywód. I no bo z jednej strony chciałem być jakiś unikalny, fantazyjny, finezyjny nawet w jakimś sensie, żeby się pokazać, że wiesz, że ja potrafię, że przywołam czerninę, że przywołam farszynki, Ale mamy farszynki. Pro promować Polskę. No, no więc słuchaj, farszynki, no więc może okay. wędzonki, może. Albo ser zgliwiony, no przecież nikt nie ma na świecie sera zgliwionego tutaj z Wielkopolski, bo jesteśmy w okolicach Poznania, więc mówię. Może to, ale z drugiej strony sobie myślę, że to nie ma kompletnie żadnego sensu. Zostawmy te cukiereczki, mhm. zostawmy te diamenciki dla nas samych, żebyśmy my mieli się czym chwalić, żebyśmy mieli taki swój camembert trzymany w jaskini, jak mają Francuzi lokalni, mali producenci, gdzie tylko tamto kupimy i tylko tamto zjemy, a nie na całym świecie. I pomyślałem sobie, że to danie musi być proste. Mhm. Z jednej strony unikalne. Z e, kolejnej strony do zrobienia w każdym miejscu na świecie. To jest tak jak z Pad mhm. Pattaja możesz zrobić nawet jak nie masz za bardzo tych składników tajskich, oryginalnych, i coś na wzór wykombinujesz. Mhm. Wystarczy sos rybny. I już jest. A sos rybny e, to nie tylko przyprawa tajów, ale też przyprawa jak gdyby całego świata. Najstarsza przyprawa na świecie. Więc doszedłem do wniosku, finalizując ten wywód, że powinny to być pierogi. To jest fantastycznie. Mąka, znaczy jakiekolwiek ziarno. Z tego jest Oczywiście możemy dyskutować, kto wymyślił pierogi i czy to jest polska potrawa, czy nie, nieważne. Ale mamy w swoim portfolio kulinarnym bardzo charakterystyczne pierogi: z kaszą, z mięsem, z warzywami. Mamy pierogi przypisane do konkretnych świąt, do, do Bożego Narodzenia, do Wielkiej Nocy, na codzienne menu. Mamy przypisane pierogi do tych. Regionów Polski, które są bardzo popularne, a okrasa na szlaku regionalnych smaków. Był taki cykl, nie wiem, czy oglądałaś, ale nie? zrobiliśmy kilka programów e, wspólnie z Lidlem, jeżdżąc po dostawcach bardzo przyjemnych i pokazując ich produkt. I okazuje się, że z każdego produktu w każdym regionie Polski jesteś w stanie zrobić pierogi. pierogi. Nie wiem co ty na to. No, no ja jestem zachwycona, ja to jestem ogromną fanką też pierogów na słodko. Na przykład wiesz, że pierogi z jagodami. To w ogóle w Polsce ta sezonowość też to tak. jest genialne, że pierogi z kurkami, z jagodami. No wspaniale, można cały czas, wiesz, czerpać. A pierogi z serem na słodko czy na słono? Ja na słono. Na słono? Ja na słono, no. Nigdy nie jadłaś na słodko? Takie, wiesz, one są takie Ja Jadłam, jadłam, ale na słono, no. Z bułeczką na przykład. Jeszcze, a taką, czy wiesz, na masełku. No, może być. Umówieni, tak, spoko. Ja, dobra, ja robię e, ciasto też. Dobra, kochani, Dobrze. E, a może zrobimy taki, w, taką ankietę, J, jak wy myślicie? No nie wiem, dajcie znać, posłuchajcie, zapraszam na kuchnię Lidla. Tam możecie się wyżyć, e, artykułując swoje preferencje, bo rzeczywiście. To by było ciekawe. Może wspólnie powinniśmy podjąć decyzję, jakie to danie polskie, ale la pad thai powinno być na świecie znane. Mówię a to znaczy w kontekście tak rozpromowanego dania, żeby każdy tak. na świecie wiedział, co to, jest, co to są polskie pierogi, że nie są to wątony chińskie, że nie są to ravioli włoskie, tak. tylko że to są polskie pierogi. Z jakichś powodów wydaje mi się, warto się nad tym pochylić. Sztuka podróżowania to kolejna odsłona dzisiejszego podcastu. No, mamy ekspertkę przed sobą to jak to się trzeba przygotować do tej podróży, żeby ona była udana i czy w ogóle trzeba się przygotowywać? Jest taki mem, że John Collins jest na lotnisku i ma takie wielkie, po prostu jest 20 walizek i tam napisane jest, że o weekend, weekend za miastem. Nie? No to właśnie, no niestety to jestem ja. Zawsze trzeba busem po, po mnie podjechać. To bo dla wszystko tego się tego. może przydać. Przecież. Mhm. Wiesz co, nie, mi się to z wiekiem zmieniało, to jak się przygotowywałam do podróży, że mam wrażenie, że kiedyś to było tak, że byłam tak, planowałam, miałam, wiesz, wiedziałam ile mam czasu i w ogóle, no teraz jak mam dziecko i jest w ogóle bardzo dużo się dzieje, to jestem, i jeszcze po pandemii, to jestem spontaniczna, na zasadzie ja potrafię, wiesz, wyjazd zaplanować w tydzień, no i to się wiąże z kosztami, że to nie są może najbardziej atrakcyjne bilety i tak dalej, ale ja już tak się chwytam tego czasu, kiedy nikt nie ma anginy, że po prostu, wiesz, trochę okay. zmieniła się rzeczywistość. Rozumiem. Więc yy, no i mój, mój mąż ma też urlopy, no wiadomo. Więc zdecydowanie z wiekiem mi się to zmieniło i kiedyś byłam fanką, zaplanujmy to, tak się po prostu, tak zróbmy te listy. Kupmy tanie bilety. Ach, yy, ale będziemy szukać. Kupmy tanie lokum, znaczy tak, na, na tak. wynajem. Wynajmijmy na miesiąc najlepiej, prawda? Mamy wszystko zaplanowane. I coś się po drodze niestety wydarza zazwyczaj. Dokładnie. I ja tego rozczarowania nie, nie bardzo potrafię jakoś z godnością znieść, więc w związku z tym Ładne. wolę to zrobić tydzień przed. Aczkolwiek mam kilka takich fajnych rad dla słuchaczy, bo na przykład nocleg zarezerwowany przed półrocznym wyprzedzeniem będzie w najlepszej jednak cenie. Ogólnie to jest, że nawet, nawet takie super hotele, bardzo atrakcyjne, takie design i tak dalej, zarezerwowane pół roku wcześniej... To będzie naprawdę najlepsza cena. I co warto podkreślić, zazwyczaj mhm. wtedy można też wykupić bardzo tanio tę opcję bezkosztowego odwołania tak. albo przesunięcia. Znaczy Absolutnie. Wtedy jest duża elastyczność. Tak samo loty. Są takie badania prowadzone co roku przez Expandię, to jest taki portal, i oni prowadzą po prostu takie statystyki co roku. Ja te raporty sobie sprawdzam. To na przykład najlepiej loty bukować trzy miesiące przed. To jest ten moment najlepszej ceny i zaraz przed. Czyli bardzo często to też jest dobra cena wtedy, bo na przykład się miejsca wyprzedają. Więc wiesz, to jest trochę tak, że um, można to wszystko fajnie zaplanować, a potem przychodzi życie. Więc ja jestem fanką tego bardziej spontanicznego jeżdżenia i też pakowania wszystkiego do walizki, bo a nuż się przyda i znaczy się przydaje. Czyli pakujecie, pakujesz dużo rzeczy, bo może być różnie. Ja to absolutnie podzielam. Dużo wcześniej. Jeszcze jedna rada? Co zrobić, żeby to był udany wyjazd? Dla, dla mnie na przykład to spakowanie kawiarki. <grym>, że absurdalnie brzmi. Tak, ale na przykład ja mam tak, że... A Jaśka zabierasz ze sobą jakieś. Nie, nie, ale Bieluchę? ja... Nie. Ale wiesz co jest fajne wiesz, Taką dla... pieluchę w sensie nie znaczy żebyśmy się dobrze no zrozumieli. szukam tego o co mogło ci nie, chodzić. Nie, nie, przepraszam, bo ja to wyja wyjaśniam. Dobra. Chodzi o pieluchę, do której się przytulasz, a, są osoby, które mają jakieś tam ręczniczek kocyk, mamy. tak, tak, kocek ręczniczek. Nie, nie, to taką pieluchę, nie, Taką że... jak małpki w czasie testów psychologicznych, że takie zapach mamy. Mm -hmm. Wiesz co? Nie, ale mam coś takiego, że lubię te niektóre rutyny sobie jednak bo ja często podróżuję, naprawdę bardzo często. No może nie tak że nonstop, no ale w każdym miesiącu to jest minimum tydzień. Nie? To, mhm. jest często. to jest często. No, a ja jestem taka, że żeby na przykład dużo robię, więc żeby zatrzymać te niektóre moje takie, taki komfort życia, żeby tak się czuć fajnie to mam takie rutyny, że na przykład wstaję, piję kawę, potem idę biegać i to nawet jakby, nie wiem, jak budzę się na, wiesz, i ja obok są tylko sady, na przykład w Apuli, sady oliwkowe i tak biegam pomiędzy tymi sadami, nie? Wiesz, o co chodzi. To jest taka moja rutyna. No i ta kawa tyle razy mi się tutaj wywaliła podczas wyjazdów, bo na przykład nie było, bo nie było, wiesz, albo było tylko jakaś taka, której nie lubię i tak dalej, że zabieram taką małą, taki mały french press, proszę, mm -hmm. e i żeby, żeby rano... być pewną że jakości i... Tak, i żeby... ja wiem, że to może nie jest taka rada. Do, że ktoś może sobie odtworzyć, ale świetne rady od ale no, u mnie ta kawa to jest must yy, i rzeczywiście czyli można sobie po prostu taki swój komfort też na wyjazd zabrać. A powiedz, jesteś podłączona do sieci, jak jesteś no, no pracujesz w mediach, które są obecne w sieci. Mhm. Yy, pytam celowo z przekąsem. Jesteś podłączona do sieci, jak jedziesz gdzieś na wypoczynek? Czy, no, za, zakładam, że obowiązki zawodowe musisz wypełniać Mhm. Ale czy masz ten czas, kiedy chcesz się odciąć, odłączyć? Tak, tak. Wiesz, robię tak, że y, tutaj w ogóle super rada też dla rodziców. Ja mam także bardzo dużo podróżujemy razem i ze z dzieckiem, to wtedy jestem online non-stop, żeby mieć jakieś atrakcje dorosłe. Jasne. <laughs> Natomiast raz w roku i właśnie teraz jestem przed takim wyjazdem, robimy sobie taki wyjazd z mężem, że wyjeżdżamy na tydzień, moi rodzice zostają z synkiem i po prostu wtedy jedziemy gdzieś. I na, wtedy wyłączam telefon. Oh. Znaczy tylko sprawdzam, czy, wiesz, od mamy SMS-y ewentualnie raz na czas, czy wszystko ok, ale rzeczywiście wtedy nie pracuję i nawet wszystko szykuję tak przed wyjazdem, żeby... Wiesz, że już dwa miesiące przed jest mam autoresponder, że mam urlop wtedy i wtedy. Mhm. No i świat się nie zawalił dotychczas. Świat może żyć bez nas. Znaczy, cztery razy mi się tak udało. Ja też tego się uczyłem bardzo długo, ale świat będzie dalej istniał bez nas. I naprawdę bez naszej atencji przesadnej i sztucznej, trochę sztucznie budowanej przez nas samych w naszych głowach, on będzie egzystował i nawet świetnie sobie radzi. I nawet. Czasami się zastanawiam, czy nie lepiej, e, a lepiej dla nas na pewno, więc polecamy rzeczywiście, żeby się czasami odpiąć, odciąć, odłączyć. No mnie strasznie ten, mnie na przykład bardzo bodźcują social media, wiesz, że niby nie... Wszystkich bodźcują. Ach, totalnie. Znaczy I my nawet sobie nie zdajemy sprawy nie zdajemy. jak. Jak ja śpię, jak ja nie używam tego telefonu, ale wiesz, w rzeczywistości takiej codziennej się nie do końca da, natomiast takiej wy, 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 w rzeczywistości wyjazdowej... To jest fajne, bo masz słońce, bo masz atrakcje, bo masz jakieś książki i tak dalej. Więc też trzeba sobie stworzyć te warunki, żeby móc się odciąć, bo... No właśnie, ale nie wiem, czy ty tak masz nie wiem, czy tak słuchacze mają, mhm. jeżeli nas słyszycie, to, to, to kiwnijcie głowami na znak <grym> aprobaty. Mianowicie, ja bardzo często, udow... znaczy oszukiwałem sam siebie, że jestem bardzo potrzebny wszystkim w tym czasie wolnym. Mhm. I stąd też ta obecność cały czas online, podłączony do telefonu, zadzwonię, zapytam, nie ma to żadnego sensu. Znaczy, to jest tylko denerwujące dla tych, których starać się, nie wiem, kontrolować. Jeżeli nawet dzwonisz z urlopu i chcesz kogoś zapytać o no co tam, mm -hmm. to jest najgorsze hasło, jako można. Sobie, najgorsze hasło, jakie można sobie wyobrazić, no bo ktoś się po prostu denerwuje. No, po co dzwonić, co tam, no co tam? No nic, no, pracuję, ty jesteś na urlopie, ja pracuję. Więc yy, projekcja w nas samych chyba jest najgorszą rzeczą, jaką możemy sobie zafundować. W czasie, który jest dedykowany relaksowi. Tak, no dajmy sobie taką możliwość no, raz w roku. To no, nie mówię, że cały, bo to wiesz, te rady takie nie stresuj się, moje nie, ulubione, tak, bo, bo. Weź, proszę cię. No i jakby, a tu masz coś takiego, że ty, no, tydzień możesz po prostu nie wchodzić do telefonu. No. Racjonalnie podchodzisz do rzeczy. tak mi się, to, to mi się bardzo podoba, żeby nie malować trawy na zielono, żeby nie. nie sztucznie nie barwić tej rzeczywistości tylko w e, cudowne barwy. Bo życie ma słodko-gorzki smak i trzeba się do tego przyzwyczaić, ale rzeczywiście raz na jakiś czas, to jest tak jak z gotowaniem. Ja nie uh -huh. chcę, żeby każdy gotował codziennie. E, wchodził na kuchnię Lidla i mówi, dobra, nie mam pomysłu na obiad, to zrobię dzisiaj ten przepis, ten przepis. Bo się nie da. Ale raz na jakiś czas zafundujmy sobie tę, tę strefę fajnego takiego... Może iluzorycznego luksusu, ale jednak luksusu, bo czas dzisiaj jest luksusem. I spokój. I spokój jest luksusem. Mhm. I podczas tych drobnych rzeczy możemy sobie to zafundować. To jeszcze o podróżowaniu, jedna rzecz. Pewnie. Czy ty zauważasz różnicę pomiędzy podróżowaniem po Polsce, a po świecie? Czy, czy to są inne podróże dla Ciebie? Czy to jest inny schemat przygotowań? Hmm. Mm wiesz co, to jest ciekawe. Znaczy na, pewno, na pewno inaczej, no bo tak, jak, jak podróżuję po Polsce, to czasami mam takie wrażenie, że y, muszę trochę bardziej odkrywać, że właśnie y, wiesz, zagaduję ludzi, bo oni mi bardziej częściej pokażą jakieś takie dziwne miejsca. Bardzo często też jest tak, że jak podróżujesz po Polsce, to tych miejsc nie ma gdzieś wypisanych. Ty je musisz jednak samemu wygrzebać, wiesz, tę bacówkę jedną. Y, natomiast podróżując po świecie, to jest jednak tak, że podróżują tam też Amerykanie, oni są rzeczywiście super przygotowani, więc te wszystkie listy już gdzieś są. Więc już jesteś w takiej, takiej wygrzebanej jednej budzie z gelato najlepszej, a tam 20 Amerykanów stoi wiesz, i zamawia pistację, bo ona była polecona gdzieś tam, więc mam wrażenie, że w Polsce podróżując ma się bardziej to takie wrażenie tego odkrywania Dziewiczości. No, ale takiej hmm. fajnej, właśnie. I, i, i takiej, mm, a takiego też wracania do korzeni. mi na przykład często podróżując po polsce budzi się jednak to, że gdzieś poczuję jakiś wiesz, zapach racuchów, tak sobie myślę, o babcia, czy wiesz. Hmm. Więc takie sentymentalne też podróżowanie, nostalgiczne. A bliny, poś... bliny żmuckie, że tak wejdę w słowo. Żyjny w to jesteś. Bliny no, żmudzkie. No, ja to takie racuszki, które są faszerowane jakimś farszem, czyli placki, placek ziemniaczany, a w środku farsz może być rybny, mięsny, O, y to nie znałam. Genialna rzecz. Ciasto ziemniaczane, tylko że nadziewane. Takie placki ziemniaczane, nadziewane. Wow, żmudzkie, tak? Ja polecam. Ach, genialna rzecz. Dobra, zrobimy na Kuchni Lidla jak, jak y, najbliższej możliwej okazji, jeżeli mi tylko pozwolą. Pokażę wam, jak to się... Podobne do farszynek. No wiem. Do soczewiaku. To fajne. no. Prawda? Bo soczewiaki, tak, czyli wiem. nadziewane soczewicą, placki, ciasto ziemniaczane z gotowanych ziemniaków najczęściej, mhm. farszynki też z gotowanych, a bliny żmudzkie z surowych. Czyli mm. zalewasz Placę? Znaczy wylewasz placę? I teraz przepis tutaj, proszę Państwa. Nie, pa to długo, Kochani, to teraz kolejny wątek, który mam wrażenie będzie również dla Was interesujący. Skarby z podróży. Każdy to robi. Każdy to robi przesadzając bardzo często, czyli jedziemy gdzieś, coś nam przypasowało, coś nam zasmakowało, coś nam się spodobało i po prostu kupujemy. Nie rzadko kupujemy dodatkowy bagaż. Tak. Czy ty tak robisz? No, jeżeli chodzi o przesadę, to tak. rzeczywiście mam wspaniałą historię, bo ostatnio jak byłam w Japonii, to bagaż nawet mi się zdarzyło dokupić. A, czyli jesteś człowiekiem jednak. Tak, jestem jednak człowiekiem. Nabrałam, wiesz, no po prostu jak zobaczyłam, że w tej Japonii... Bo sytuacja jest taka, mi się zawsze Japonia kojarzyła z tym, że to jest takie miejsce niedostępne i w ogóle muszę tam jechać ze sztabkami złota. Tak. Natomiast pojechaliśmy w momencie, kiedy jen był bardzo nisko, więc po prostu te wszystkie rzeczy nagle, które zawsze były takie strasznie niedostępne, były bardzo dostępne. Więc ja stwierdziłam, no dobrze, no to jak tak, no to tak los tak chciał. Więc wiesz, maczę rzeczywiście takie rzeczy, które są trudno dostępne dobrej jakości w Polsce. Mhm. Oryginalne, e bo trzeba to or zaznaczyć. Oryginalne. To rzeczywiście zdarza mi się przywozić. Czy tak, jak na przykład moja siostra mieszka na Kostaryce, tak na stałe, i bardzo często, jak jestem u niej, to przywożę kakao ceremonialne. Mhm. To jest w ogóle taka rzecz. Brzmi to tak, jakbym miała tam wiesz, stawiać jakieś tarota, ale nie jest to tak, bo to po prostu ma bardzo dużo właściwości. Jest rzeczywiście, wiesz, jak taka, taki, e, tak zastępuje kawę w fajny sposób. Mhm. Natomiast też warto weryfikować też te rzeczy, bo nie wszystko, co chcemy przywieźć, e, warto przywozić. Bardzo dużo rzeczy dostępnych jest po prostu w Polsce. No, chociażby teraz ukłon, jeżeli pozwolisz, to tak. w stronę moich kolegów z Lidla, yy, którzy mają swoje produkty marki regionalne szlaki. Zresztą długo nad tym pracowaliśmy, żeby takie produkty z Polski Aha. pozbierać żebyśmy mogli je zawsze dostać, te najbardziej wyselekcjonowane, te najwyższej jakości, które później no bez konieczności jeżdżenia w danym miejsce możemy nabyć w każdym lidlu. I to jest ok. Tak, ale tak samo jest właśnie w Polsce. No bo jak ja jeżdżę, to tak samo wiesz, oscypki czy coś, no tak. złożę to i potem cały pociąg pachnie. A tutaj można rzeczywiście, to, to może to jest lepsza opcja. Tak. To jest opcja dla Was, kochani. Zdecydujcie Uch. sami, ale rzeczywiście warto, pozdrawiam kolegów, żeby szukali dalej e, kolejnych produktów, które mam nadzieję będą tę półeczkę regionalnych, e, szlaku w Lidlu rozbudowały rozbudowywały a teraz jeszcze jedna rzecz to będzie inny wątek bo żebyś sobie wciął tam gdzie chcesz wiemy jak podróżować już wiemy jak się przygotować wiemy co zabrać wiemy że wracać y, to zbliża się majówka gdzie będziesz żeby nie wiem region wymień miejsc no może miejsca nie powiesz pewnie no bo znowu nikt cię nie pozna i nie chcemy żeby cię poznał y, jakieś plany na majówkę no to teraz odpowiem jak rasowa podróżniczka. Dawaj. Nie mam planów na majówkę. O! Nie mam planów na majówkę, dlatego że ja mam taką zasadę, że w majówkę nie wyjeżdżam. Dlatego, Dlaczego? że bardzo lubię to, że miasto jest puste i korzystam Zwiedzasz z pustej Warszawy. Zwiedzasz tak. miasto. Tak, ja bardzo kocham rekomendować, oczywiście, bo wiem jak to jest z urlopami u innych, więc lubię po prostu takie wiersze, rekomendacje majówkowe, no bo wiem, że to jest ważne, ktoś ma urlop, więc żeby to były trafione polecenia, tak. ale sama na majówkę się nie rusza. I to jest bardzo dobry, do, 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 dobra rada. Rozproszmy się. Tak, Polsce. tak, rozproszmy, rozproszmy się. się. Ci, którzy spędzają bardzo dużo czasu w mieście, niech wyjadą, niech eksplorują. A ci, którzy chcą to miasto poznać wreszcie, kiedy ono jest trochę puste, to niech zostaną. Ja też tak robię. I na no ja że ja zupełnie się przyznaję, że na przykład nad morze najchętniej jeżdżę w styczniu, w to, lutym, w marcu. tak samo jak w ja. Marcu Absolutnie. Jest puściutko, czysta plaża, nie walczymy. Mogę sobie rozstawić parawanik, trochę go zwiewa, może piasek nie jest tak wygrzany, ale w lipcu też bardzo często jest po, Ale o ja tu mam nawet bardzo fajną historię odnośnie Dawaj. tego, bo ja przy, przygotowując właśnie taki woktrawel travel o Bałtyku. Zarekomendowałam plażę i napisałam, że to jest plaża, gdzie nigdy nie ma ludzi. Plaża Stilo. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest taka no, nieziemska plaża w gdzie? ogóle. Wiesz, co to jest obok? Um, to się nazywa ta miejscowość. Tam jest ta okolica, takie Lubiatowo. Tam, tam są naj, kopalino. Najpiękniejsze plaże w Polsce, takie bardzo szerokie. I trzeba do tej plaży iść 2 kilometry przez las. I zawsze tak było, że rzeczywiście się tam idzie dwa kilometry przez las. Tylko, że to są moje doświadczenia z listopada, ze stycznia, z lutego. I wiesz, a ja tam cały parę. Paragraf, o tym się napisałam, że jak to jest w ogóle pusto, jak to trzeba odkrywać. Jakim to będziesz Robinsonem Crusoe, nie? A okazało się potem, jak weryfikowaliśmy, że tam od czerwca do sierpnia bustym lasem puścili. <grystanie> to faktycznie jest odkrywaniem dziewiczych terenów, ale Robinson Cruzo nie ma nic wspólnego. Ale na pewno są nadal takie miejsca w Polsce, które czekają na odkrycie i właśnie takich miejsc podczas tej majówki Wam życzymy. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Słuchajcie nas na YouTube i Spotify. Papa, pa. bawcie się dobrze.